Witam Państwa. No na pewno zacznę od tego, że wynik nie był tutaj sprawą jakby jakąś nadrzędną. Był to mecz kontrolny, gdzie i trochę testowaliśmy zawodników i przyglądaliśmy się też zawodnikom, no oczywiście w kontekście budowania drużyny. No i cóż, no można powiedzieć, że wiele jest pozytywów, ale też widziałem wiele mankamentów, tak, jeżeli chodzi o organizację gry, o zachowania przy stałych fragmentach gry, gdzieś o proporcje, odległości pomiędzy defensywą a ofensywą. I na pewno no, skupimy się na tym, żeby pewne rzeczy wyeliminować, a te, które są dobre, gdzieś utrwalać. Ale przede wszystkim ten sparing był pod kątem indywidualnym, bym ocenił, tak? I tu trzeba było nie patrzeć jako zespół, tylko patrzeć indywidualnie na poszczególnych zawodników. Chyba z drugiej połowy można być bardziej zadowolony niż z pierwszej. No tak, no druga połowa była trochę zdecydowanie inna. Gdzieś tam pomieszaliśmy te nasze składy i wydaje mi się, że ta druga połowa tak gdzieś na papierze wyglądała, znaczy ten skład w drugiej połowie wyglądał troszeczkę mocniejszy, ale też jeszcze nie chciałbym mówić, który to jest skład, którzy zawodnicy ci podstawowi, ci nie, bo jesteśmy na takim etapie, że po prostu gdzieś tam rotujemy, sprawdzamy i testujemy. Że kilku zawodników w ogóle nie zagrało, biegało Bęba, Klabnik, Brągiel i Agu. Czy prawdą jest, że Agu odchodzi z zespołu? To znaczy rozmowy trwają. No z tego co wiem, to Agu sam prosił o rozmowę i na dzień dzisiejszy sprawa jeszcze nie jest rozwiązana i nie mogę powiedzieć jednoznacznie, czy odchodzi, czy nie odchodzi. Natomiast no, ci zawodnicy, którzy dzisiaj nie wzięli udziału, no z różnych przyczyn, tak? Niektórzy z przyczyn zdrowotnych, niektórzy z przyczyn właśnie gdzieś tam rozmów z prezesami, ze sztabem trenerskim, ale no tak jednoznacznie się w tej chwili nie odpowiem panu na to pytanie. Chciałby ten go mieć w swoim zespole? No myślę, że tak, ale też nic na siłę, tak? Jak to ja mówię, nie ma ludzi zastąpionych i przede wszystkim zawodnik musi chcieć, od tego zacznijmy. Jeżeli zawodnik by chciał, no to myślę, że można usiąść i rozmawiać, tak? Wrócę do meczu. Nie ukrywam, że podoba mi się zawodnik z numerem 18 grający na defensywnym, jako defensywny. Czy może coś trener więcej na temat jego powiedzieć? Nie żądam nazwiska, ale na temat gry jego, poruszania się, bo ja jedną stratę praktycznie w drugiej połowie po jego stronie odnotowałem tylko. No to powiem tak, to jest zawodnik testowany, także nazwiska nie będę tutaj ujawniał, bo mi się wydaje, że na tym etapie nie powinniśmy. Dosyć dobrze zagrał, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą pozycję, ale też no, w tej drugiej połowie, szczególnie początek, cały zespół gdzieś lepiej grał. No i można powiedzieć, że ten zawodnik nam wprowadził to, czego w pierwszej połowie brakowało, tak? Ale w pierwszej połowie znowu graliśmy na dwóch takich bardziej ofensywnych zawodników w środku pola i nie było takiego typowo defensywnego, także no, słuszna tutaj uwaga. Dzisiaj dobrze wypadł, ale myślę, że do soboty z nami zostanie i wtedy dopiero będą gdzieś podejmowane decyzje. No właśnie, kto jeszcze zostanie testowany do soboty i do Mielca? Ale to muszą najpierw zawodnicy się dowiedzieć, także ja muszę z zawodnikami porozmawiać, przekazać. Ja nie mówię personalnie, że ilościowo, czy ci, którzy dziś zagrali, plus bramkarze, zostaną do soboty, pojadą do Mielca i dopiero wtedy trener będzie decyzję podejmował? Na pewno do Mielca już pojedzie mniej osób, tak panu powiem. Czyli nie wszyscy dzisiaj według mnie wypadli na tyle, żeby jeszcze gdzieś tam ich testować i paru zawodników wydaje mi się, że po tym dzisiejszym sparingu na pewno już do Mielca nie pojedzie. Ktoś nowy dojedzie do Mielca? Będzie miał trener testowanych nowych na Mielec? Myślę, że tak i no na dniach może tam się okazać, że już z dwóch zawodników do nas dołączy, no miejmy taką nadzieję. No i pewnie jeszcze jak się trafią jacyś zawodnicy, którzy chcieliby na testy przyjechać, tacy wartościowi, to myślę, że może się okazać, że do Mielca pojadą. To, że nie ukrywajmy, ale Łęczna dzisiejsza, a dzisiejszy Mielec to chyba jednak jest jedna klasa różnicy, a może i dwie. No bo dzisiaj Łęczna to dla mnie to taki zlepek troszeczkę. Nic nie ujmując trenerowi Rafałowi, że taki ma zespół, ale no bardzo blado się prezentowali. No tak, ale to są pierwsze sparingi, trenerzy gdzieś tam rotują, trenerzy sprawdzają. Ja nie mogę powiedzieć, że się źle prezentowali, bo znam ten zespół, wiem, że dużo zawodników gdzieś tam odeszło z ostatniej rundy. No i też znam zespół Mielca, no wiem, że to jest na pewno dosyć mocny zespół w tej chwili i na pewno czeka nas dużo cięższe wyzwanie w Mielcu niż tutaj dzisiaj. Ja dziękuję. Czy odbyliście testy na obiektach Legii Warszawa, czy można coś o nich więcej powiedzieć?
Odbyliśmy testy, wyniki dopiero będą przetwarzane, także nic więcej nie można powiedzieć. Czekamy na opracowanie tych wyników przez trenerów Legii i na tej podstawie gdzieś będziemy dobierali obciążenia treningowe, indywidualizowali trening i no w tej chwili myślę, że za szybko jeszcze, bo jesteśmy dzień po i dopiero gdzieś tam pod koniec tygodnia będziemy mieli pełne dane. Ale trenerze, to co trener chciał osiągnąć poprzez te testy na Legii, osiągnął trener? Zadowolony jest? To, co się było zaplanowane, udało się to wszystko zrealizować? To wszystko, co było zaplanowane, to zrealizowaliśmy, jeżeli chodzi o testy, ale jeżeli chodzi o wyniki, no to analiza dopiero będzie, tak? I czy będę zadowolony, to dopiero później powiem. Słupki pokażę, tak? Zgadza się, ale i tak boisko zweryfikuję. Trener, że przyjdzie dwóch nowych zawodników, czy chodzi o dwóch bramkarzy, czy o zawodników na inne pozycje? Wszystkiego nie mogę powiedzieć, tak? No przyjdzie zawodników, mieliśmy dzisiaj dwóch bramkarzy testowanych i myślę, że oni jeszcze będą dalej testowani, natomiast to przyjdą zawodnicy do gry w polu. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.